Słuchajcie, dzisiaj dostałem taki challenge, żebym moje materiały nagrywał za pomocą smartfona. A mają mi w tym pomóc te dwa produkty. Jest to dysk SSD oraz pendrive USB z interfejsem USB-C. Podejmuję ten challenge, właściwie to już go podjąłem, także Wojtek, pokaż im. A tak w ogóle ten film będzie skierowany do entuzjastów filmowania, tworzenia kontentu i zajawkowiczów. A ja opowiem trochę o moim zestawie na dziś, czyli iPhone 15, który będzie pełnił rolę kamery. Nie będę się nad nim rozwodził, wszystko już zostało powiedziane w tym temacie u Mobzilli czy u Pirze na filmach. Pozdrawiam Was chłopaki. Dysk Samsung SSD T9, czyli nowy zawodnik rozsławionej i niezawodnej serii T. Transfery mają tutaj sięgać do 2000 MB na sekundę dzięki złączu USB 3.2 generacji 2x2. Sprawdzimy to jeszcze w benchmarkach w dalszej części filmu, także oglądajcie. Producent zapewnia, że dysk przeżyje upadek z nawet 3 metrów. Wiadomo, czasem w roztargnieniu nam coś upadnie, ale generalnie nie polecam rzucać dyskami. Żadnymi. No chyba, że mowa tutaj o dyscyplinie olimpijskiej, to wtedy można. To taki sucharek ode mnie. Śmieszny? Oraz pendrive Samsung dla urządzeń z USB typu C. Mały, wręcz można by powiedzieć malutki, mieści się do kieszeni i jej nie wypycha. Wizualnie również nie ma się tutaj do czego przyczepić. Dobrze, no to co trzeba zrobić, żeby takiego iPhone'a zamienić w profesjonalną kamerę? Trzeba skorzystać z ProResa oraz Apple Lock, czyli profilu płaskiego. No dobrze, ale powiecie, Dominik, wtedy te pliki są bardzo duże i zajmują całe miejsce w moim telefonie. Dlatego uważam, że te dyski mogą być świetnym rozwiązaniem. Pobieramy darmową aplikację z naszego App Store o nazwie Blackmagic Camera. Po pobraniu przeklikujemy się do ustawień i tu kilka ważnych rzeczy do zmiany. Po pierwsze klikamy w kodek i tutaj zmieniamy na Apple ProRes 422 LT. Pliki nadal będą w ProResie, ale trochę lżejsze. Kolejny krok to Resolution, czyli rozdzielczość i ustawiamy na 4K. Trzecie to przestrzeń kolorystyczna. No i tutaj musimy zmienić na Apple Lock HDR. Ostatnia rzecz, czyli Display LUT, coś co pomoże nam zobaczyć, jak będzie wyglądać nasz obrazek po potencjalnym pokolorowaniu. A to dlatego istotne, że Apple Lock jest profilem płaskim, czyli takim wypranym z kolorów, po prostu szarym. Oczywiście jeśli mamy swoje luty, możemy je zaimportować i pracować na podglądzie ze swoimi własnymi kolorami. Kolejna rzecz, musimy zjechać trochę w dół i znaleźć Upload Clips. Klikamy, dajemy Originals and Proxies. Teraz ważne, klikamy w Save Clips tu i zmieniamy na Files. Możemy tworzyć foldery i nazywać je, co sprawia, że nasze klipy będą uporządkowane. Osobny plik na lektorkę i przybitki lub jeśli mamy różne nagrania, możemy je oddzielić. Jeśli chodzi o ten pendrive, to bardzo łatwo go podłączyć, w zasadzie nie przeszkadza. Z dyskiem sprawa jest nieco trudniejsza, ale spokojnie możemy nakleić na niego rzep i na naszą obudowę smartfona. Jest to bardzo znane i wygodne rozwiązanie. Dzięki tym rozwiązaniom możemy cały dzień nagrywać bez zmartwień o miejsce na naszym telefonie. Czy to cały odcinek na YouTube, czy kilka pojedynczych rolek. Co chcemy do wyboru do koloru. Więc jeśli Ty na co dzień pracujesz jako kreatorka kontentu lub kreator, to taki dysk zdecydowanie ułatwi Ci życie. No i w każdym momencie masz dostęp do swoich plików, nawet jeśli jesteś offline lub w miejscu ze słabym zasięgiem. My już jesteśmy poza naszym studio, w warunkach idealnych do testowania tego iPhone'a oraz dwóch dodatkowych pamięci. Będziemy testować je w pięknych okolicznościach natury, słoneczko, wiosna, ćwierkanie ptaszków. Ok, podłączamy pendrive'a. Sprawdzamy, mamy 24 minuty nagrań. Na tą pamięć 128 GB. No i zaczynamy nasz test. Możecie podziwiać, jak ten iPhone radzi sobie w ProResie. Mamy włączoną automatykę i całkiem nieźle radzi sobie z nagrywaniem Wojtka. Trochę przepalił tło, ale teraz klikniemy. Ładnie ekspozycja została wyrównana. No ale idziemy dalej, Wojtek, chodź. Z racji tego, że dziś mocno wieje i przez to trzęsą mi się ręce, włączymy stabilizację w trybie Cinematic, bo mamy taką możliwość, oraz szeroki obiektyw, czyli ten lens 13 mm, po to, żeby zminimalizować poruszenia. Lecimy. No, powiem Wam, że różnica jest ogromna, jeszcze przy takim delikatnym poruszaniu telefonem, bo ta stabilizacja wygląda naprawdę fajnie. Wiecie, dlaczego fotograf zawsze ma zamknięte jedno oko, jak nagrywa? Bo jakby miał zamknięte dwa, to by nic nie widział.
Ta aplikacja pozwala też na nagrywanie z tej przedniej kamery i teraz ją przetestujemy. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Nieźle radzi sobie z ekspozycją, z przejściem z ostrego słońca do cienia. Wojtek tam z tyłu, pomachaj Wojtuś. Pozdrawiamy widzów. Dotarliśmy już do wieży widokowej. Pokażemy Wam jeszcze raz ujęcia pomostu, tylko tym razem z góry oraz panoramę całego tutaj zalewu. Będziemy testować trzy obiektywy, czyli szerokokątny, główny oraz zoom. Nasz pendrive jest już zapełniony. Czas na podłączenie i przetestowanie dysku. Oczywiście muszę wspomnieć o tym, że do tej pory nagrywaliśmy w poziomie, ale mamy w tej aplikacji również możliwość nagrywania w pionie. Wystarczy wejść w ustawienia, kliknąć Enable Vertical Video, no i nasz telefon zamienia się w maszynę potężną do nagrywania rolek na social media, dla content creatorów czy po prostu zajawkowiczów. Wojtek, czyń honory i nagraj. Jak przystało na content kreatora, nie zabrakło też jedzenia, czyli nieodłącznego elementu social mediów. Do dzieła! Pojedzone, ponagrywane, teraz czas na szybki montaż tych filmów, także odłączam dysk od telefonu, biorę laptopa, podpinam się pod USB-C i w zasadzie moje pliki mam już dostępne w moim laptopie. Teraz czas na montaż, kilka kliknięć i nasza rolka do social mediów będzie gotowa. Moim zdaniem jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Oczywiście oprócz tego możemy z takiego dysku korzystać normalnie jako backup naszych materiałów, bądź po prostu zwykły dysk do przenoszenia plików, danych i dokumentów na co dzień, na przykład do pracy. Więc bez takiego dysku bądź pendrive'a nie mamy możliwości nagrywania w ProResie 60 fps. Także jest to nieodłączny element. No jeśli chcemy być filmowcami, musimy wyposażyć się w taki dysk. Słuchajcie, my zrobimy sobie jeszcze szybką rundkę po zalewie w Blachowni, żeby wykorzystać tą piękną pogodę, a później przeniesiemy się do naszego studio, aby przetestować prędkości tego dysku. My już w studio, także czas na test tego oto dysku. Mam go ze sobą, laptop, odpalona aplikacja Blackmagic Disk Speed Test. Podłączam oraz uruchamiam test. Podsumowując, jeśli chcesz się rozwijać w nagrywaniu i zależy Ci na 4K 60 klatkach w ProResie, jak najbardziej warto wyposażyć się w taki oto dysk. Jeśli chcesz powiększyć pamięć i mieć możliwość przenoszenia plików, czy to z iPada na iPhone'a lub komputer, to też warto. Samo rozwiązanie nie jest niczym nowym. Od wielu lat przecież możemy korzystać z takich udogodnień. Na dziś ode mnie to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa!